Witajcie w kolejnym filmiku. Jestem podczas orki, a ten filmik będzie nie o orce, a o prezentacji Fergusona, więc zostańcie. Więc tak, na początku to będzie prezentacja taka ogólna dosyć. Ferguson, a to w opinii powiem, którą za jakiś czas nagram. Filtr paliwa tutaj jest, odśrodkowy bodajże, jak się nie mylę nazwy. Tutaj pompa, tam się dzieliły te pompy na wirnikowe, tłoczkowe. Jeszcze jeden typ był. Tutaj jest wirnikowa i dlatego jest tak czuły na paliwo, na brudne paliwo właśnie. Nie wiem, co wam jeszcze mówić. Z dźwignic, z których korzystam, jakie są, no to wiadomo, ręczny hamulec, sanie do zapalania, włączyć, wyłączyć. Tutaj ta dźwignia jest od wyjść hydraulicznych. Tutaj się ustawia znowu tym pokrętłem szybkość przepływu oleju. Załączanie wałek WOM do góry 540, na dół wałek zależny od jazdy. Rozdzielacz hydrauliczny. Teraz jest ustawiony na podnośnik, ale będzie link w którymś rogu, w tym lub w tym, do tego filmiku. Od zmieniania biegu wajchy. No i wiadomo, tak, polowe, luz, szosowe. No i tutaj trochę mniej widać. Tutaj mniej widać, bo zatrapane, ale jest. O, nie da się przekręcić. Tak jak widać, wsteczny jedynka, trójka tu jest, dwójka, czwórka, więc tu co niektórzy mogą się mylić. Jak ja przesiadłem się z 30, to trochę się myliłem, tak? Dobra, dalej co mamy? Blokada mechanizmu różnicowego. A tu mamy szybkość reakcji podnośnika. I tu sprawdzamy olej w skrzyni, tak? W skrzyni, w tylnym moście bardziej. Bo skrzynia tam wcześniej jest. No i tu macie, tak jak widać, zająca. Tu jest żółw, tylko że go nie widać teraz. Czyli szybciej, wolniej, tak? I właśnie, tutaj będzie drugi link do filmiku. Ta dźwignia to opuszczanie podnoszenia dolnego zaczepu. No i to chyba tyle będzie. Jeszcze obejdę naokoło. No tak jak widzicie, no prosty silnik, takie jak kiedyś były. Wszystko na wierzchu. Jedynie co u mnie się, to znaczy psuł, jakieś większe awarie, to jedynie pompa cieczy chłodzącej musiała zostać wymieniona, bo poszła, tak? Uszczelki bodajże już się wyrobiły i no i zaczęło cieknąć, tak? Tutaj widać alternator, pompę od powietrza, pompę od paliwa wstępną, ręczną też. Jak się odpowietrzy, to tu się właśnie odpowietrza. Rozrusznik, automat, rozrusznik, automat. I jedna rzecz.
ta pompa jest zasilanie, to znaczy olej ma z silnika, z pompy. Tak jak tu widzicie ten przewód, to tu chodzi olej do niej. Po w 30 na przykład jest to osobny olej do pompy, tak? No i nie wiem, co tu jeszcze więcej wam powiedzieć. Tutaj no to wiadomo, o co chodzi. Cięgło boczne, regulacja albo ramię, zależy kto jak tam nazywa, bo to różnie też się nazywa w niektórych regionach Polski. Jedni mówią tak, drudzy tak. Tutaj teraz jest trochę zabrudzony mechanizm różnic, zwolnice tak zwane, tak? Tylko że tu standardowych zwolnic nie ma, jak w 30-kach, 60-kach są takie duże, okrągłe. Tylko tu jest układ planetarny tak zwany. Jak znajdę jakiś rysunek o układzie planetarnym, to teraz wam go wkleję, jak to chodzi mniej więcej. I to dzięki właśnie skrzyni biegów i układzie planetarnym Ferguson 255, jak i 3512 bodajże, bo to jest jedno i to samo, tylko wiadomo, już inne części są w 3512. My jeszcze kupiliśmy tego Fergusona starej daty, tak? Jeszcze są angielskie gwinty, co zaraz mogę wam nawet pokazać. To jest jeszcze ten starszy produkcji. Gdzie tu był ten gwint? Był gdzieś. Ale wracając do... Kurno. Gdzie ja to żem widział? Tak jak widzicie, no nie ma za bardzo warunków, ale trzeba orać. A gdzie ja tu żem widział ten gwint? Tak, Damian, prawo. Więc jak na razie ten Ferguson, no, to 20-30 hektarów starczy na pewno. Fakt faktem, no tak jak dzisiaj ram dwójkami po trójki zepsułem. Przyznam się szczerze, urwałem pierwszą skibę w trójkach, bo był korzeń, ale nie o tym temat. Filtr powietrza tutaj się znajduje. Tutaj jest wlot jak w 30, tak? Standardowy. O, ile liści. A tu znajduje się filtr powietrza, tak? I tak samo jak w 30. Tutaj olej jest na spodzie. Cyrkulacja powietrza ładnie. I ten pył opada tam na dół do oleju. Nie zamykam to, zaraz tylko trochę wyczyszczę. Nie wiem co. Zbiornik paliwa. Dokładnie nie wiem, ale 30 to na pewno wchodzi, bo kiedyś żem wlał 30 litrów, a było na dnie jeszcze trochę. To myślę, że około 35-40 góra, to już najwyżej. W instrukcji nawet mógłbym zobaczyć. No i tak to tyle, z większych awarii nie było nic. Wszystko chodzi. Dobra. Więc to chyba tyle z prezentacji. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu na dole. Z chęcią odpowiem wam na pytania. Jak i zarówno napiszcie, jeśli się pomyliłem, tak? Jeśli coś źle powiedziałem. Bo nie powiem, każdy może się pomylić. Kto to by nie był. I ja do tego się przyznaję. Więc dzięki za oglądanie i do następnego vloga.